Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Wesley i zapraszam was do Shakes and Fidgets, drugi odcinek. Dzięki za wszystkie podpowiedzi z pierwszego odcinka, spod pierwszego odcinka, bardzo wam za to dziękuję. Otóż dowiedziałem się dużo potrzebnych rzeczy, oczywiście dowiedziałem się, że muszę zachować grzyby, bo grzyby są bardzo ważne. Dostałem z potwierdzenia maila dodatkowych chyba 10 grzybów, co jest bardzo fajne, to mi dużo pomogło. I dużo osób się na mnie wkurzało strasznie, że wydawałem grzyby na czekanie 40 sekund. I może to było głupie, ale nie chciałem, żebyście czekali. Teraz zrobię coś takiego, że pomimo, że odcinek będzie trwał jakieś 12-15 minut, to chcę, żeby... To będę wycinał po prostu moment czekania, żebyście nie musieli czekać razem ze mną. Chyba, że pomiędzy czasie będziemy coś robić, to wiecie, to jest oczywiste. Coś dostałem. Więc mamy... podnosić inteligencję, wytrzymałość i trochę szczęścia. To jest podobno najważniejsze w naszym fachu. I okej, okay, ja was rozumiem. I ja to doceniam, dobrze, ja tak będę robił. Oczywiście zawsze będę tak robił. No, okej. Okay. To były rzeczy, które dowiedzieliśmy się z poprzedniego odcinka. Zanim zaczniemy, konkurs został rozwiązany z poprzedniego odcinka. Dużo osób komentowało, poszło pod post i... I doszło do 5 levelu, fajnie, spod linka w opisie, bardzo się cieszę. Drugi konkurs się szykuje, jeżeli chcecie, to sięgajcie już do mnie na fanpage'a. Tam macie wszystko wytłumaczone na temat drugiego konkursu, który szykuję z okazji tego odcinka. Więc idźcie tam do fanpage'a, lajkujcie mi fanpage i tam wszystkie reguły są zapisane. Więc wygrani z tego konkursu, wygrani, co wygrają, Logitecha, Oriona, G810, nigdy nie mogę tej nazwy zapamiętać, są nazwy podane gdzieś tutaj, i tutaj, i tu, i tu, i gdzieś są, więc gratuluję tym osobom. Oczywiście, jeżeli nie wierzycie, możecie iść na Facebook pod postem i zobaczyć te osoby. To było wszystko randomowo wybrane, więc ja nie miałem żadnej władzy nad wybraniem tych osób. Zaczynamy! Bierzemy się dalej za ulepszanie naszej postaci. Oczywiście jestem bardzo mizerny, trzeci level, więc chcę... Levely idą dosyć szybko, tylko chodzi o czekanie, więc będziemy czekać, oczywiście. Więc idziemy do tego gościa, od razu idziemy do karczmy i... O, dostaję buciorki. Pancerz 6. W ogóle mam jakieś buty? Poczekajcie, sprawdzę. Mam buciorki, który pancerz 7, więc opłaci mi się zrobić to z butkami, więc... Dobra, przyjmuję. Dobra, to niech on sobie idzie. Ja w tym czasie idę do poczta. Zaproszę... Ile ja zaproszeń do gildii dostałem! Omegie! Eric Weza. Dzięki, Eric Weza. Eric Weza widzę gra. Ło, piernik Weza. Fajnie! Dragon Ballowicz Weze, jeśli przeczytali moją wiadomość, to mam pomysł, zaatakuj mnie mimo wszystko, co ty na to? Jak zaatakujesz, to pokombinuję coś z innymi formami pogadania. O co ci chodzi? Magicy Weze. O, to fajnie brzmi, dobra. Siema, mam pytanie, czy chcesz do mojej gili? Kurczę, Magicy Weze, to brzmi za fajnie, żeby kurczę nie iść do tego. Reszta chyba nie ma nazwy. Ale tych zaproszeń jest! Czuję się taki specjalny i szczęśliwy. I szczęśliwy i specjalny. Kurde no, sporo was tu jest. Gildia Coxy 123. O, jest Demanox, Misiole Łezy, Gildia Misiole Łezy. Okej, okay, i jest 18 level, on wygląda na taki zaufany człowiek. Zobaczymy, więc dołącz. I jesteśmy w gildii. Super. Więc wszyscy, jeżeli chcą, dołączają do gildii Misiole Łezy. Tak to wygląda? Tak. Gdzie ja jestem? Ja nie wiem, o co chodzi, ale dołączyłem do Misioli Łezy. To... Wow, mamy piórko i czaszkę i... Czaszkę i piórko. A, już walczę, okej. To było zbyt trudne. Dobra, idziemy do postaci, wymieniamy buciorki. Okej. I kładziemy te buciorki i od razu mi się czuje lepiej. Bo się czuję lepiej. Okej, dobra, pora podnieść trochę tej inteligencji, o której mi tak namawialiście. Poczekajcie, ile to kosztuje? 30 srebra. To mogę wydać do 35. Okej, do 35 inteligencji i wytrzymałości. Okej, tyle. Nie chcę, żeby to za dużo kosztowało.
Okej, i szczęście o jeden. Dobra, to zrobiłem tak, jak mi kazaliście. Teraz idziemy... Dobra, idź tutaj. Przyjmij. O, mogę wziąć sznur na razie, dobra. To mnie się przyda. Dobra, oddam ci to. Oddam ci to. I oddam ci to. Widzisz? Coś tam mam z tego bogactwa. Chyba. Proszę się nie przejmować, jestem tu tylko nowy. Okej, okay, jednorazowe rękawiczki. Dobra, niech będą. Jak są jednorazowe, to trudno. Okej. Okay. I to tyle. Zostało 5 minut. Okej. Okay. Walczymy królika. Łup, łup. Czwarty poziom. Oh yeah, man. Czwarty poziom to najlepszy poziom. Uuu. To wygląda fajnie, dobra. I dostaję dużo złota. Uuu, rzeczy mi poprawiają szczęście. Dobra, wytrzymałość i dwa. Ale... I zręczność. Właśnie, może zręczność jest też potrzebna, czy nie jest? Właśnie, powiedzcie mi, czy zręczność też jest jakaś ważna, bo ja nie jestem pewien. Może wezmę ten eliksir? I będę musiał cisnąć przez następne 2-3 dni. Okej. Okay. Gdzie to mam sobie... Dobra, zrobiłem coś. Chwała mi. Jej! I mam czapkę. Idziemy do postaci i dałem mi czapkę. Mam czapkę. Kto mnie podskoczy, jak mam czapkę? O, do 35, fajnie. Dobra, ale coś siły może też się jednak przyda, albo zręczności, nie jestem pewien. Ale wszystko jest wypełnione. Dobra, idźmy do areny. Może kogoś uda nam się pobić. On wygląda, jakby nie umiał walczyć. Walcz go. Tak, dawaj go. Ta! O, ciele mięgo, zobacz kto wygrywa. Patrz. No, cholera jasna, o. Pobiłem cię. Jej, 6 srebra. To jest za proste, tego też walcz. Aj! Ty szkubany! On ma 59 inteligencji. To ja muszę cisnąć tą inteligencję, rzeczywiście. Oj. Mówili mi, żeby zachować grzyby na smokogryfa, tak? Czy... Tak, na smokogryfa. 25 grzybów. Premia środowiskowa. Cholera jasna, to ja muszę muszę zbierać, kurde. Zostało mi 9 grzybów. Jak tu można najłatwiej zbierać grzyby? Bo nie chcę ich kupować. A ten? 10 złota. Umie otwierać drzwi. Szalony, kurde. Nie za dobrze tobie? Well, oglądam cię, mistrze, pozdrawiają. PS, pokonałem cię. PS, chcę wygrać klawiaturę. No, przykro mi już. Przepraszam. Tak jak przypominam, lećcie na fanpage'a, tam szykuję kolejny konkurs. Jeżeli go jeszcze nie ma, to będzie w przeciągu jednego dnia. Czyli idziemy może do postaci i lecimy w inteligencji, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. 40! Styknie, 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 dobra. Czyli zbieramy to i idziemy w funkcję doświadczenia i w inteligencję. Funkcję doświadczenia, inteligencję, zachowujemy grzyby i tak idziemy. I to jest proste, i to jest proste, i to jest bardzo proste, i to jest bardzo proste. To. Super, okej, okay, karczma. O kurde. Bazyliszku. Oj. Zawsze mam takiego stracha, jak tak robią, bo trochę sobie nie ufam. Postać. 200 doświadczenia, żeby dobić kolejny poziom. Dobra, to nie jest takie złe. 196. Nie no, idę tu jest złota więcej. Zobaczcie, ile złota. A ja idę od razu do postaci i cisnę mu szczęście. Okej? Okay. I jeszcze mogę mu szczęście docisnąć. Super! Co to są za rzeczy? Order przewodnika pracy, obecna klasa 2, przeprowadzenie godziny, przepracowane godziny, aha, dobra. Okej, okay. Order poszukiwania przygód. Ukończę zadanie, aha, czyli dostanę po 3 cechy, jeżeli wykonam te zadania. Ja tego nie widziałem, czego mi nie mówiliście, że muszę te rzeczy wykonać? Walczę z Bansi, dawaj! Dobra, lecę na doświadczenie. Okej, okay, postać mi dobiła. O, jak ja się cieszę. O, jak mi śmiechowo. O, jak fajnie. Okej, okay, 70 to kurde... Cena rośnie. Niedobrze. Gdzie to jestem najbliżej? Którego jestem najbliżej? Przepracowane godziny. To muszę łatwo przepracować, to nie będzie problemu. Hej, meny, co robicie? Znaczy...
co tam? Tu się gildia rozszerza w ogóle? Limit członków w gildii na razie jest 10, dobra, rozumiem. Ten jaką ma zręczność, szalony! Ten nie ma co robić, albo premię masz, kubany szalony. Dawaj, dawaj mordeczko, dawaj mordeczko. Dobra, dopóki to się robi, to ja już sobie poulepszam do końca rzeczy, wydam wszystko co mogę na inteligencję, tak, i na wytrzymałość. Chyba to dobry pomysł. Tak, dobra, bardzo szybko. Tak. Łup, łup. Okej, okay, idziemy do postaci i dorabiamy jeszcze. Czyli zostało raz, dwa. Mogę. I dalej do 50 levelu. Łup, łup. Dobra, cieszę się. Więc ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba ten odcinek. Jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę. Zrobię jeszcze jeden, może dwa odcinki z Shakes and Fidget. Zobaczę, może dobiję do kolejnego, kurczę, 7, 8, 10 levelu. Chcę to zrobić. Przypominam o konkursie, idźcie na fanpage'a, który jest w linku w opisie. Okej, tam też będziecie mieli link do gry na fanpage'u, z którego będziecie mogli się zarejestrować, żeby mieć szansę na wygranie konkursu, który znajdziecie na fanpage'u. Jeszcze raz tutaj macie imiona i imiona postaci osób, które wygrały klawiatury G Orion Logitecha. Zajebista klawiatura. Serio, serio polecam. Sam na długi czas nie będę zmienił już klawiatury. Ta mi będzie starczyła naprawdę na wieki. Jest solidna, jest przyjemna, jest cicha. Mwah. Więc gratuluję wygranym i zapraszam do kolejnego odcinka Shakes and Fidget już pojutrze. Jutro znajdziecie odcinek inny, zmontowany, bardzo ciekawy. To jest, te odcinki Shakes and Fidget są takie wyluzowane, więc mam nadzieję, że wam też przypadną. No, a to tyle. Trzymajcie się źle, do następnego razu. Pa, pa! That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, wasn't tasty.